Witam was wszystkich pokojem Bożym w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. W ten dzień święty sobotni, dziękując równocześnie też i Bogu za to, że mogliśmy się tutaj spotkać, za to, że tutaj jesteśmy, za to, że jesteśmy zdrowi. Jeszcze przed chwilą właśnie rozmawiałem z bratem i właśnie tak mówił, no cały ten tydzień, no różnie bywało, było raz lepiej, raz było gorzej. No i to zdrowie to jest, myślę, że bardzo ważne w naszym życiu. Aczkolwiek najważniejsze jest to, jaki stosunek jest nasz do Pana Boga i jak my podchodzimy do współżycia z Nim na co dzień. Jeżeli współżyjemy, żyjemy z Nim dobrze, to wtedy nasze zdrowie też jest dobre. Bo z punktu widzenia medycznego, to nasze zdrowie bardzo mocno opiera się na układzie nerwowym. I jeżeli jesteśmy w stresie, jeżeli jesteśmy zdenerwowani, to nasze zdrowie też upada. To znaczy, nasze zdrowie też jest jakby w gorszym stanie. Ale kiedy to współżycie właśnie z Bogiem jest takie mocne, nasze współżycie z Bogiem jest mocne, to wtedy chyba złośliwość rzeczy martwych, chyba na mikrofon coś chce, nie chce służyć, to wtedy my też funkcjonujemy lepiej, jak z Bogiem dobrze żyjemy. I właśnie to Bóg daje nam spokój, to Bóg daje nam ukojenie tych nerwów, tego stresu, czy jeżeli mamy jakieś sytuacje, które mogą powodować ten stres, tą sytuację nerwową, to właśnie Bóg daje ukojenie. I na pewno mieliście tak niejednokrotnie w waszym życiu, kiedy byliście zdenerwowani, byliście pobudzeni, wzięliście Biblię, pomodliliście się i czuliście spokój. Myślę, że tak jest u każdego z nas. Kiedyś się zastanawiałem, jak to jest w ogóle możliwe. Człowiek jest podenerwowany, burzy się krew, gotuje się krew, ale jak zaczynamy czytać Biblię, jak zaczynamy się modlić, to jakby wszystko odchodzi gdzieś tam w dal. I tak faktycznie jest. Bóg nam daje ukojenie i Bóg nam właśnie daje ten spokój wewnętrzny, który przekłada się również i na nasze zdrowie. Dlatego cieszę się, że jesteśmy tutaj wszyscy zdrowi. Chciałbym przeczytać coś, tylko będę potrzebował chyba jakoś pomocnika, żeby mi podtrzymywał mikrofon, bo coś z tym mikrofonem jest nie tak dzisiaj. O, dziękuję, Dawid. Nagłówek jest w tych kilku wersetach taki tytuł przykazania na co dzień. Faktycznie będę musiał chyba potrzebować tu jakąś pomoc, dziękuję. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z waszą złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. To są słowa napisane przez Pawła do Efezjan, ale myślę, że tak samo
do nas te słowa się dotyczą. Nas się dotyczą te słowa. To są, tak jak już powiedziałem wcześniej, przykazania na co dzień. I jeżeli się będziemy do tego stosować, to na pewno będziemy zdrowi i na pewno będziemy mieć dobry stosunek właśnie z bliźnim, ale i również właśnie, a przede wszystkim z Bogiem. Witam was jeszcze raz serdecznie wszystkich tutaj na tym miejscu. Witam również wszystkich internautów, osoby, które siedzą przed monitorami i nas oglądają. I zapraszam teraz tu grupę muzyczną do usłużenia pieśniami, a was wszystkich zachęcam do czynnego udziału. To jest pierwsza pieśń, którą będziemy Bogu oddawać chwałę. Z czarnych śpiewniczków proszę wszystkich o powstanie. Do Ciebie, Boże mój.
Te pieśni są niesamowicie piękne. To są słowa, które mówią o tym, że każdy nasz dzień powoduje to, że jesteśmy bliżej Boga. Do Ciebie, Boże mój, przybliżam się. Każdy dzień właśnie jest jakby tym dniem, który nas coraz bardziej zbliża do Boga, do tego, do wspaniałego spotkania z Nim. Z każdym dniem jesteśmy starsi, z każdym dniem nasze lata mijają i jak się ma 15 lat, to się nawet o tym nie myśli, 20, 30, 40 i nagle zaczyna człowiek myśleć, że to strasznie szybko minęło. Ktoś, kto ma 50, 60, 70 i więcej lat, to dopiero sobie tak wyobrażam, jak nad tym wszystkim się zastanowi, to w zasadzie jego życie minęło jak kliknięcie dwóch palców. Wczoraj byliśmy bardzo młodzi, dzisiaj jesteśmy dorośli, dojrzali, jesteśmy starcami i to życie naprawdę ucieka bardzo szybko. Pamiętajmy o tym, aby nasz każdy dzień był wypełniony Bogiem. Był wypełniony myślami o Nim. I tak jak czytałem w liście do Efezjan,
abyśmy właśnie ten każdy dzień umieli Mu oddawać, aby ten każdy dzień był Bożym dniem, aby nasza mowa była właśnie serdeczna. Ja wiem, że to jest trudne, nie denerwować się w dzisiejszych czasach. Jak tu się nie denerwować, jak człowiek ma szkołę, pracę, egzaminy, jakieś przygotowania do różnych jakichś właśnie egzaminów bądź jakichś tam zaliczeń. I to jest ciężko nie denerwować się. Ciężko jest się jakby całkowicie odizolować od tego. A właśnie to powinniśmy próbować robić. Żyć z Bogiem i czytać Jego Słowo, które daje życie, modlić się jak najczęściej. Do tego zachęcam nas wszystkich. Prosiłbym o wyświetlenie intencji, które już są w bardzo dużej ilości. I tak jak już myślę, że no powtarzamy się co tydzień, ale tak jest, ta czcionka jest coraz to mniejsza. Dlatego, że tych osób z tymi problemami czy prośbami jakimiś jest coraz więcej. A przypuszczam, że gdybyśmy wszyscy chcieli, żeby tam widnieć na tym, na tych intencjach, to brakłoby tego miejsca. Albo czcionka by była tak mała, że nie widzielibyśmy i nie umielibyśmy rozróżnić, czy to chodzi o takiego brata, taką siostrę. Nie umielibyśmy odczytać tego. Bóg zna bardzo dobrze nasze problemy, nasze prośby. Bóg wie dobrze, komu jest potrzebna pomoc. Ale te intencje również tutaj pokazują nam, kto potrzebuje tej pomocy. I po tej pieśni, którą teraz odśpiewamy, chciałbym zaprosić do modlitwy dwie osoby. Brata Piotra i brata Rafała Olewczyńskiego do modlitwy. Właśnie, żeby wspominać też te osoby. Wspominać je i zanosić je przed Boży tron. Przemierzamy ziemię. Świeć nam świat.
o miłości, Jezusa mocy, nie naszej własnej, dać woń spęczone, odszedł psy strapione, niech świat tą zaszły pieśnią to, niech płomień jaśnie świeci w ciemnościach serca, zmienia noc pochwały dzień, niech jaśnie zabrzmi miłosierne pełni świeć nam świat, świeć nam świat. Zapraszam do modlitwy. Amen. Usiądźcie. Przed jeszcze zaproszeniem brata tutaj do wygłoszenia Słowa Bożego, chciałbym ogłoszenie, chodzi o dzieci, o szkółkę. Jeżeli chodzi o, będzie na drugiej części wspólna szkółka dziecięca, dzieci starsze i dzieci młodsze, będzie dzisiaj szkółka muzyczna dla dzieci. Także na drugiej części zapraszam i młodsze, i starsze do tego pokoiku obok. A teraz zapraszam już brata Jarka do usłużenia słowem. Thank you.
Witam was wszystkich serdecznie pokojem Bożym i cieszę się, że w tym dniu sobotnim możemy tutaj bez przeszkód się spotykać, by Boga uwielbiać, wywyższać, ale także by mieć się Jego Słowem. Witam was, bracia, siostry, przyjaciele Słowa Bożego, goście, internauci, a także dzieci, bo widzę, że też jeszcze tutaj jesteście. To, o czym chciałbym dzisiaj mówić, związane jest z pewnymi rozmowami, które ostatnio miałem. I zacząłem zastanawiać się nad sprawą wolności. I gdybym zadał teraz wam pytanie, czym jest wolność, to spodziewam się, że ciężko byłoby nam dojść do jakiegoś takiego wspólnego, jednego określenia. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 2 rozdziale i w 4 wersecie mówi o pewnych fałszywych braciach, którzy potajemnie się dostali, potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. Paweł tutaj mówi o jakiejś wolności w Chrystusie. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. Ale zanim do tego dojdę, to parę słów wstępu. W ogóle o tym, czym jest wolność. Dla Greków wolność była możliwością brania udziału w rządzeniu państwem, tak zwana demokracja. Dla dzieci wolnością będzie to, że będą mogły robić to, co chcą i jeść to, co chcą. Dla młodych ludzi wolnością będzie to, że będą sami mogli dysponować swoim czasem i nikim nie będzie mówił, kiedy co mają robić. Dla przestępców wolnością będzie to, że będą mogli łamać prawo i nie pójdą do więzienia. Gdy dotykamy w ogóle kwestii wolności, to zauważyłem jedną przykrą rzecz. Jesteśmy wśród ludzi wierzących i do takich, którzy Boga uważają za swojego Ojca, chciałbym dzisiaj mówić. I nie na darmo teraz zwracam na to uwagę, bo dla człowieka, który jest wierzącym chrześcijaninem, wszystko zaczyna się i wszystko opiera się na wierze. Bo żeby dojść do Boga i poznać Boga, trzeba najpierw uwierzyć, że On jest. I nagradza tych, którzy Go szukają. Wszystko opiera się na zasadzie wiary, uwierzenia i przyjęcia wiarą tego, co Bóg nam daje i tego, co Bóg w swoim Słowie do nas mówi. A sam fakt wolności jest to rzecz bardzo cenna i wartościowa. Wielu ludzi dla wolności szeroko rozumianej poświęcało swoje życie i gotowi byli umrzeć. Jakże wiele filmów, książek, pieśni, wierszy poświęcono właśnie kwestii wolności. Jakże wielu ludzi próbowało zgłębić
czym jest wolność? I okazuje się, że ten temat nie jest ani taki prosty, ani taki łatwy do określenia. Wielu filozofów łamało sobie głowy. I koncepcje dotyczące wolności są tak rozbieżne, że tylko od nas w tym momencie zależy, która dla nas się spodoba i którą przyjmiemy i zaakceptujemy. I według niej będziemy postępować. Dotykamy choćby samej kwestii, czy wolność ma jakieś granice, czy nie. Bo pojawienie się jakichkolwiek granic to już jest ograniczenie wolności. I wszystkie te sposoby myślenia niestety mają wpływ, jak ja widzę, na nas ludzi wierzących. Że zaczynamy patrzeć na wolność nie poprzez to, co mówi do nas Bóg w swoim Słowie, ale poprzez różne koncepcje ze świata, my próbujemy ułożyć wolność w Bogu i w Chrystusie. Słyszałem takie stwierdzenie, wolność to jest brak ograniczeń. Ale tutaj dotykamy jednej kwestii. Jeżeli wolność nie będzie miała żadnych granic, to już to nie jest wolność. To jest anarchia. I ja przeczytam wam ze słownika języka polskiego, czym jest wolność. I tu są cztery takie poruszone aspekty. Wolność to niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych. Wolność to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. Wolność to życie poza więzieniem, pewnym zamknięciem. Ale wolność to prawa obywateli wyznaczone przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek prawny. Wolność to brak przymusu. Sytuacja, w której można dokonywać wyborów spośród wszystkich dostępnych opcji. I właśnie, czym jest ta wolność? Jezus, gdy rozpoczynał okres nauczania, gdy był tutaj na ziemi, i o tym czytamy w 4 rozdziale Ewangelii Łukasza, w Nazarecie wszedł do świątyni. Podano mu zwój. Był to zwój z Księgi Izajasza. Jezus odczytał tam takie słowa. I podano mu księgę proroka Izajasza. Otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Gdy Jezus to czytał, powiedział: dzisiaj ta zapowiedź przyniesienia roku miłościwego Pana, dziś wypełniło się to w waszych uszach. Dzisiaj to jest, jak wprowadzam ten rok miłościwy Pana.
A wiecie, czym był miłościwy rok Pana? Gdy Bóg ustanawiał pewne prawa, to powiedział, że co 7 lat będą mieli rok sabatowy. Rok, który będzie taki szczególny, bo nie będą obsiewać, nie będą siać, będą tak jakby bardziej odpoczywać. Ale po 7 tych rokach, latach, przepraszam, okresach, gdy upłynie 7 roków sabatowych, jest szczególny dzień. Co 50 lat miał być rok miłościwy, rok jubileuszowy. I to była to szczególna rzecz. To był taki reset w Izraelu, gdzie niewolnicy uzyskiwali wolność. Co więcej, gdy uzyskiwali tą wolność, to ci, u których służyli, nie wypuszczać ich mieli z gołymi rękoma. W tym roku można było wykupić ziemię, którą się sprzedała, a która była jego, kogoś, dziedzictwem. Wypuszczano więźniów. Każdy mógł w tym roku rozpocząć swoje życie na nowo. Pewne rzeczy były usuwane, pewne rzeczy były wymazywane. I nie na darmo o tym w tym momencie mówię, gdy mówię o wolności w Jezusie Chrystusie. Bo to znaczenie pokazujące taką Bożą miłość, którą Bóg okazał wtedy Izraelowi i nakazał im pewne rzeczy. Jezus mówi, ja wam przynoszę ten rok, ja wam przynoszę ten reset, ja wam przynoszę to, że możecie uzyskać wolność. Gdy Jezus rozmawiał, i o tym jest mowa w Ewangelii Jana, w 8 rozdziale z Żydami, to spotykamy bardzo ciekawą sytuację. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jakie zderzenie i co musieli sobie myśleć Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa na te słowa, które do nich zwrócił, które do nich wypowiedział. Jeżeli we mnie uwierzyliście i w moim słowie trwać będziecie, poznacie prawdę i ta prawda was wyswobodzi. Nie będziecie już niczyimi niewolnikami. Nie będziecie związani grzechem. Oni wtedy tego nie rozumieli. Nie mieli świadomości do końca tego, co Jezus mówił. Ale Jezus tu wykazał i pokazał na jedną bardzo ważną rzecz. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem. Jest czymś związany, jest czymś zniewolony. Jezus tu powiedział, jest zniewolony grzechem. Wielu ludzi mówi tak. Wtedy będę szczęśliwy, wtedy będę bezpieczny i wtedy będę wolny, kiedy sam będę decydował o tym, co chcę robić i nikt mi nie będzie nakazywał.
I moglibyśmy przyjąć takie stwierdzenie, gdybyśmy pominęli aspekt istnienia Boga na ziemi. Istnienia Boga w ogóle. Ale nie na darmo przypominam wam to, co mówiłem na samym początku. Ja chcę mówić do ludzi, którzy w Boga wierzą, którzy Boga chcą poznać i którzy według Bożego Słowa chcą żyć. Bo jeżeli Bóg jest, to jest też ktoś, kto jest Bożym przeciwnikiem. Ktoś, o kim apostoł Paweł mówi, że jest panem tego świata. I w tym momencie, jeżeli ty mówisz, że Boga nie ma i chcesz sam decydować o swoim życiu, to tak naprawdę jesteś pod panowaniem nie Boga, ale pana tego świata, bo na tym świecie żyjesz. W liście do Efezjan, w 2 rozdziale Paweł właśnie o tym mówi. I mówi takie słowa, ja wam je tu przytoczę. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Jeżeli mówisz, nie, ja sam będę decydował o tym, co robię. Żyjesz według ciała, według tego, co ci się podoba, według tego, dokąd prowadzą cię twoje zachcianki i pożądliwości. I według tego żyjesz w tym momencie w grzechu. Wielu się wydaje, i tak mówimy, jest w przypowieściach napisane, wiele dróg wydaje się człowiekowi dobrych, ale w końcu prowadzą do śmierci. I taka jest prawda. Jeżeli zaczynasz postępować tylko według tego, co ci się podoba i co ci się chce, prowadzi to najpierw do twojej śmierci duchowej, bo nie będzie już tam Boga w twoim życiu, a w konsekwencji doprowadzi cię do śmierci fizycznej, bo zginiesz i nie będzie dla ciebie nadziei. Ale my sami decydujemy o tym bardzo często, czy chcemy być zniewoleni, czy nie. Jesteśmy w pewnych relacjach. Chcemy mieć znajomych. Wielokrotnie. Po to, by pozyskać ich akceptację, by nie być odrzuconym. Poddajemy się ogółowi, co się w większości podoba. I wtedy, by mieć te relacje, by mieć te znajomości, ty już nie czynisz tego, co chcesz, ale czynisz to, co inni chcą. Jesteśmy w relacjach. Chcemy mieć chłopca, mówię do dziewczyn, a dziewczyny chcą mieć chłopaka, chłopcy chcą mieć dziewczynę. Chcemy mieć męża, chcemy mieć żonę. I wielokrotnie tak bardzo nam na tym zależy, że nie myślimy już o tym, co my chcemy, ale podporządkowujemy wszystko temu, by mieć tą relację, bo nie chcemy być samotni. Są rzeczy, same w sobie nie są złe, które zajmują nasz czas,
Mam na myśli jakieś zainteresowania. Mam na myśli jakieś hobby. Ale jeżeli poświęcamy temu wszystko, podporządkowujemy temu zdecydowaną większość swojego czasu, środków, pieniędzy, to już nie robimy to, co my chcemy. Tylko podporządkowujemy się temu, co jest już nadrzędną rzeczą w moim życiu. To hobby. Chcą szkoły. Chcemy się uczyć i kształcić. Chcemy mieć pracę. Chcielibyśmy mieć jak najlepszą pracę, która dawałaby nam satysfakcję, ale i utrzymanie. To nie jest nic złego. A jeżeli wszystko temu podporządkowujemy, to już nie stajemy się ludźmi wolnymi, ale niewolnikami. Są pieniądze, które same w sobie też nie są złe. To jest środek, by żyło nam się łatwiej. Ale jeżeli za bardzo chcemy ich mieć jak najwięcej i poświęcamy temu jak najwięcej swojej uwagi i czasu, to stajemy się niewolnikami temu, co miało nam służyć. To są pewne zniewolenia, w które my sami możemy wejść. Nie wspominam tutaj już o pewnych substancjach i używkach, które też mogą na tyle nas zniewolić, że zmieniają już nasz sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości, bo stajemy się nałogowcami. Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale i w 8 wersecie, przepraszam, w 18 wersecie, mówi, ja wam to przeczytam. A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. To mówi do nas wszystkich ludzi wierzących. Chrystus przyszedł, by uwolnić nas od grzechu. A jeżeli zostajemy od czegoś uwolnieni, z wdzięczności chcemy komuś za to choćby w jakiś tam drobny sposób odpłacić. Wspomniałem o tym, czy wolność ma jakiekolwiek granice. Wielu łamało sobie nad tym głowy. Ale ja wam powiem, że tak. Bo jeżeli wolność nie będzie miała granic, prowadzi to do anarchii. Bóg, stwarzając człowieka, stworzył go na swój obraz i podobieństwo. I patrząc na pewne rzeczy, widzimy pewien zamysł Boga. I ten zamysł dotyczący wolności i pewnych granic wolności bardzo dobrze widać na przykładzie wychowywania dziecka. Są różne koncepcje co do tego, w jaki sposób wychować dziecko. Czy ma być wojskowy drill, gdzie na tylko pozwolenie i zawołanie dziecko może coś zrobić? To jest jedna skrajność. Ale jest też tak zwane wychowanie bezstresowe, gdzie dziecku nie wolno nic zabronić. Ono samo decyduje o tym, co chce i samo zdecyduje w pewnym momencie, kiedy co chce. To jest druga skrajność. Dziecko potrzebuje granic i wyznaczania granic. Do tego, by mogło czuć, wiecie co? Bezpieczeństwo. Bo jak małe dziecko, które dorasta i ma być wychowywane, będzie wiedziało, co jest dobre, a co złe. Ktoś powie, no dobra, niech się sparzy. Ja byłem zaskoczony,
gdy dowiedziałem się o czymś takim, że gdyby wypuścić owce na łąkę, gdzie wszędzie wokoło nie byłoby nic oprócz trawy, żadnego krzaku, żadnego drzewa, żadnego płotu, to wiecie, co one zrobią? Zbiją się w kupę i nie ruszą się z miejsca. One nie będą się rozchodziły. One się będą bały. Ale wystarczy tylko gdzieś, że zobaczą płot, krzak, drzewo, jakąś granicę. W spokoju zaczynają się paść i w spokoju zaczynają po prostu się rozchodzić. Także trzeba je znowu zganiać i pilnować. O czymś to świadczy. Że granice, gdy mówimy o wolności i o miłości, są potrzebne. I Bóg coś takiego dla nas przygotował. Apostoł Paweł, pisząc w liście do Koryntian, mówi: wszystko mi wolno. Jestem człowiekiem wolnym. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mogę, ale nie wszystko buduję. Wszystko mogę, ale ja się nie oddam niczemu w niewolę. Pisząc o Tesaloniczan mówi: wszystkiego badajcie, ale tylko to, co dobre, tego się trzymajcie. Gdy mówię o wolności, o jakiej mówił apostoł Paweł, gdy mówię o wolności w Chrystusie, nie mogę pominąć jednego aspektu. Wolności od zakonu. Apostoł Paweł, pisząc, ja wam przeczytam te dwa fragmenty. W liście do Rzymian w 7 rozdziale. Lecz teraz, zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani. Temu, przez co tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Pisząc do Galacjan, Paweł mówi tak. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Jakie jarzmo niewoli? Niektórzy zapytają. Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Zastanawia mnie jedna bardzo rzecz. Zauważyłem to wśród wielu ludzi wierzących. Prowadziłem rozmowy z ludźmi, którzy są w kościołach ewangelicznych i nie tylko. Te trzy wersety połączone z 15 rozdziałem Dziejów Apostolskich przekreślają wszystko. Nie ma prawa, nie ma zakonu, mamy żyć wolni od tego, co zniewala. Co więcej, zakon się skończył, bo on prowadził tylko do Chrystusa. W Chrystusie jesteśmy zupełnie wolni. Bardzo łatwo dojść do takich wniosków. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Dlaczego ten sam apostoł Paweł, pisząc te słowa, kilka rozdziałów listu do Rzymian poświęca, by wytłumaczyć, o co chodzi. Praktycznie cały list do Galacjan tłumaczy, o co mu chodzi. List do Hebrajczyków w dużej mierze tłumaczy, o co chodzi w tej wolności od zakonu.
który napisał, trudzi się, żeby tłumaczyć, a ci, którzy czytają po jednym wersecie, wiedzą, o co chodzi. Bo czymże jest ten list dłużny, jaki właśnie apostoł Paweł mówi, o którym mówi, że Jezus Chrystus przybił do krzyża, aby nas uwolnić? Czym jest list dłużny tak w ogóle? List dłużny spisujemy wtedy, kiedy ktoś jest nam coś winien, bo za coś nie zapłacił. I my spisujemy, żeby to nam gdzieś nie umknęło, i spisujemy, żeby później się rozliczyć. Słowo Boże mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. A grzech nie może być zdjęty w żaden inny sposób, jak tylko krwią tego, który zgrzeszył. Dopóki nie zapłacisz krwią za grzech, ciągle jesteś winien przed Bogiem długu, który zaciągnąłeś w momencie, kiedy zgrzeszyłeś. Dopóki tego nie zapłacisz, dług ciągle w twoim życiu wisi. Widzicie, do Hebrajczyków czytamy, że krew wołów i kozłów nie była w stanie zgładzić grzechu. Ona zdejmowała z człowieka, ale nie gładziła. Dopiero ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu grzech zgładziła. O tym mówi Paweł, że Chrystus przyszedł uwolnić nas od grzechu. Bo czy byłby jakikolwiek sens, gdy Jezus, wisząc na krzyżu, wypowiadał ostatnie słowa: wykonało się. W języku greckim tetelestei. Zapłacono. Za co zapłacono? A właśnie za to, za winę grzechu, którą usunąć może tylko przelana krew. Gdyby wolność od zakonu powodowała, że my nie musimy już według pewnych norm i postaw żyć, to czy ten apostoł Paweł, pisząc list do Galacjan, pisałby: jesteście wolni, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie swoim grzechom? Jakim grzechom? Jeżeli ten sam apostoł Paweł mówi, że przez poznanie zakonu i przez przykazanie można poznać grzech, gdzie nie ma żadnych norm i wytycznych, nie ma grzechu. Gdyby zakon miał być unieważniony, to czy Jezus pominąłby w swoim nauczaniu tak ważną, istotną rzecz? Czy będąc tutaj na ziemi nie mówił: ja nie przyszedłem rozwiązać zakon. Ani jedna jota. Dopóki niebo i ziemia nie przeminie, nie zmieni się w tym, póki się to nie wypełni. A gdyby miało nie być w ogóle zakonu, jakichś praw i wytycznych, które Bóg dał człowiekowi i według nich ma postępować, to czy Jakub mówiłby takie słowa, które są zapisane w pierwszym rozdziale jego listu? A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo popatrzył się sobie i odszedł. I raz zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. O jakim zakonie wolności mówi tutaj Jakub, jeżeli zakonu już nie ma? Bo Chrystus przybił go do krzyża.
Czy Paweł może sam sobie przeczyć, mówiąc to, co zakon jest zły? Wręcz przeciwnie. Przykazania są święte. Pisząc do Tymoteusza mówi: przykazanie jest dobre, o ile dobry z tego użytek robimy i we właściwy sposób do niego podchodzimy. Gdy mówimy o tym Bożym zakonie wolności, na mnie od razu przychodzi tutaj pewne porównanie. Porównanie do relacji. Do relacji mężczyzny i kobiety, do małżeństwa. Ja słyszę stwierdzenie: jeżeli jestem wolnym chrześcijaninem, to ja nie mogę czuć się bezpieczny i szczęśliwy, jeżeli coś mnie ogranicza. Skoro Chrystus mnie uwalnia, to wszelkie zakazy tylko ograniczają moją wolność. To nie fair, to nie jest wolność. Gdy młody chłopak nie chce się związać, jest z dziewczyną, są wtedy emocje, są te motylki, ale to mija. Rzuca, chce inną. Bo to jest wolność. Bo czemu ja mam być skupiony tylko na jednej? To ogranicza. To nie daje żadnych perspektyw ani możliwości. Tak myśli. Ale gdy znajdzie, gdy się zakocha, gdy jest w małżeństwie, perspektywa zdecydowanie się zmienia. On już nie myśli o tym, że jest ograniczony, że nie ma perspektyw, że nie ma możliwości. On już nie chce rozglądać się za innymi. On się skupia na tej jednej. Ja dziękuję Bogu, że w swoim życiu znalazłem. Mam i nie żałuję. Skupiony jestem na jednej i inne mnie już nie interesują. I w taki sposób jest patrzenie z perspektywą u Boga. To właśnie te różnego rodzaju koncepcje filozoficzne powodują, że patrząc na Boga, my chcemy być ludźmi wierzącymi, ale w takich schematach, które są nam dobre. I rozpatrujemy wolność jako brak jakichkolwiek ograniczeń. Że jakiekolwiek już ograniczenia, przykazania, normy, to już jest zabicie mojej wolności. A tym bardziej wolności w Chrystusie. Ale nie to mówi Słowo Boże. Nie tak naucza. Bo ten apostoł Paweł, który o sobie mówi, że jest wolny, wolny w Chrystusie, może sam decydować. Gdy czytamy pierwszy werset listu do Rzymian, Paweł, apostoł, sługa Chrystusa. W języku greckim użyte tam jest słowo doulos. Ono znaczy niewolnik. U nas, tu w języku polskim, jest to przetłumaczone w większości przykładów na sługa. Bo to niewolnik to się tak niezbyt dobrze kojarzy. Ale Paweł sam o sobie tak mówi. On jest niewolnikiem Chrystusa. Ale to, że jest niewolnikiem Chrystusa, w niczym nie ogranicza jego wolności. Wolności w Chrystusie. Bo wolność, którą Bóg nam daje,
To jest możliwość dokonania wyboru. Bóg, stwarzając człowieka, dał nam tę możliwość, dał nam wolność i jej nie ogranicza. To ty decydujesz, po której chcesz być stronie. To ty decydujesz, co wybierasz. I Bóg ci nie zabrania. Możesz wybrać dobro. Możesz pójść za głosem Bożym. Możesz podporządkować się Bożemu prowadzeniu. Boże prowadzenie, które tak jak rodzic daje dziecku pewne wytyczne, by dziecko miało jakąś przestrzeń, w której będzie czuło się bezpieczne. Bo te wytyczne zapobiegają przed tym, by dziecku nie stało się nic złego. Tak Bóg, gdy mówi pójdź za mną, daje nam pewne wytyczne, które nie mają nas ograniczać, ale mają nas przed czymś ochronić. Ale Bóg ci nie zabroni dokonać wyboru takiego, że prowadzisz swoje życie bez Niego. Możesz to zrobić. I na tym ta wolność polega. To ty decydujesz i ty dokonujesz wyboru. Chrystus przyszedł po to, by dać ci uwolnienie z grzechu. Ale gdy mówimy o tej łasce, ja zawsze będę przypominał o jednym stwierdzeniu i przypomnę wam je. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy bez skrępowania robili, co chcieli, bo Chrystus za nas umarł. Przyszła ta łaska zbawienna dla ludzi, by powiedzieć, twoje grzechy są wymazane. Możesz robić wszystko, co chcesz, bo Chrystus i tak umarł za wszystkie twoje grzechy. Objawiła się ta łaska zbawienna dla wszystkich ludzi, aby każdy, kto pragnie i uwierzy, żył już później swoim własnym życiem, bo jesteśmy wolni i nie ma grzechu. Czy ja tak tutaj czytam? Gdyby Chrystus przychodząc tutaj, umierając na krzyżu i dając nam wolność, zniósłby wszelkie ograniczenia i wszelkie zakazy w naszym życiu. Paweł, pisząc do Tytusa, nie powiedziałby takich słów. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, czyli żyli z Bogiem, i światowych pożądliwości. I na tym doczesnym świecie strzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Taka jest wolność w Chrystusie. Daje uwolnienie od grzechu. Daje tę możliwość przywrócenia bliskiej relacji z Bogiem. A wtedy ty nie będziesz się zastanawiał, czy możesz coś robić, czy nie. Bo z radości i wdzięczności będziesz wiedział, że ten, który ciebie kocha, to nie chce dla ciebie źle. Ale dając ci pewne ograniczenia, daje to dla twojego własnego dobra. Ja czytałem niedawno
jakiś czas temu pewne takie słowa i wam tu przypomnę. Wolność jest marzeniem niewolników. O wolności marzą ci, którzy są zniewoleni. Człowiek wolny wie, że potrzebuje kryjówki, ochrony i pomocy. Człowiek wolny wie, że żeby czuć się bezpiecznym, to musi mieć schronienie, do którego może się udać. Musi mieć miejsce, które zapewni mu to poczucie bezpieczeństwa, ochrony i pomocy. I takim miejscem jest życie z Bogiem na co dzień. W wolności, którą daje Jezus Chrystus, która to wolność daje uwolnienie od grzechów. Ale nie oznacza to, że żyjąc w tej wolności będziemy robili sobie, co nam się podoba. Bo wtedy pod pozorem wolności pobłażamy sobie samym i pobłażamy grzechom. A wolność nie od tego jest, żeby to ukrywać. To od was zależy, co uczynicie. I za to Bogu dziękuję, że tę możliwość dokonania wyboru nam dał i nam daje. Każdy może z niej skorzystać. Każdy może powiedzieć, nie zgadzam się, idę swoją drogą. I może. Pojawia się tylko pytanie, czy będziesz wtedy bezpieczny? Będziesz miał pokój w sercu? I czy warto? Z tym pytaniem was wszystkich zostawiam. Amen. Dziękuję Bogu, dziękuję również i bratu za słowa, które do nas skierował. Myślę, że jeżeli chodzi o przekaz internetowy, to też było bez żadnych problemów. Chciałbym też na tym miejscu przeprosić za zeszły tydzień, bo w zeszłym tygodniu były właśnie jakieś tam przerwy właśnie w nadawaniu i chciałbym was przeprosić też za to. A teraz zapraszam tutaj grupę muzyczną na to miejsce. A was zapraszam do powstania. Oznajmiono ci. Oznajmiono ci. Pełnią prawo, okazywał miłość.
wierzę, co jest dobre, czego żąda długo cienie. Gdy do mnie prawo okazywał miłość i w pokorze chodził z nim. Gdy do mnie prawo okazywał miłość i w pokorze. Zapraszam teraz do modlitwy siostrę Bożenę. Szczególnie za Pana Jezusa Chrystusa, za dar zbawienia, za łaskę, za miłość, za wolność, którą mamy. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że ochroniłeś nas przed niebezpieczeństwem, dając nam swoją miłość, swoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że dałeś nam nadzieję i sens życia tutaj na ziemi, że wiemy, dokąd zmierzamy, że daje nam to poczucie bezpieczeństwa, to, że wiemy, że jesteś blisko nas i że wysłuchujesz nasze modlitwy każdego dnia, że możemy do Ciebie zanosić w każdej chwili naszego życia. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że jesteś. Dziękujemy za naszych braci, naszą siostrę, za nasze rodziny, naszych mężów i dzieci, które mamy. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za każdą chwilę do życia, którą mogliśmy przeżyć, za każde doświadczenie, które nas przybliżyło do Ciebie. Prosimy Cię, Panie Boże, zabierz nasze troski, zmartwienia. Prosimy Cię, bądź naszym lekarzem, pocieszycielem. Powierzamy Ci także nasze słabości i prosimy o siłę, abyśmy mogli je pokonywać, ale także walczyć z tym, co jest złe w nas i tutaj na tym świecie, abyśmy mieli odwagę stanąć pod Twoim stronem. Prosimy Cię, Panie Boże, bądź obecny z nami na resztę dzisiejszego nabożeństwa, na cały ten dzisiejszy sabat. Prosimy Cię, bądź za wszystkimi, którzy w tym dniu wierzą Cię. Niech za wszystko da Ci cześć, chwała, jedynie w Panu naszym Zbawicielu, w Jezusie Chrystusie. Amen. Usiądźcie. Jeszcze przed pożegnaniem się z internautami chciałbym przypomnieć, że dziś o godzinie 18 odbędzie się tu na tym miejscu uwielbienie. Zapraszam serdecznie, jeżeli jesteście gdzieś w pobliżu, to zapraszamy na to miejsce. Zapraszamy również na nabożeństwa. Brenna, ulica Cisowa. Zapraszamy serdecznie. Teraz już dziękujemy Wam serdecznie za to, że byliście z nami i życzymy Wam wiele błogosławieństw Bożych.